Cześć! Dzisiaj pokażę budowę indukcyjnego licznika energii elektrycznej oraz w jaki sposób przyłączyć go do instalacji elektrycznej. Zapraszam na film. Ten mniejszy to licznik jednofazowy, a większy to trójfazowy licznik indukcyjny. Pod pokrywą znajdują się zaciski do przyłączenia przewodów zasilających i odpływowych. Na pokrywie znajduje się schemat przyłączenia takiego licznika energii elektrycznej. Do zamocowania urządzenia, na przykład na ścianie czy w rozdzielnicy, należy zaopatrzyć się w tablicę licznikową. Rozmieszczenie otworów mocowania tablicy do podłoża oraz śrub mocowania licznika jest takie, że po podłączeniu i zaplombowaniu licznika nie ma możliwości ingerencji w jego położenie bez zdjęcia plomb. Każdy licznik służący do rozliczeń z zakładem energetycznym powinien być zabudowany na tablicy pomiarowej wyposażonej w rozłącznik przedlicznikowy oraz rozłącznik zalicznikowy. Rozłącznik przedlicznikowy jest to najczęściej zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe typu topikowego o wielkości dostosowanej do zapotrzebowania na moc w danym obiekcie. Aby przyłączyć licznik energii elektrycznej do instalacji, czy to jednofazowy, czy trójfazowy, musimy wiedzieć, na których przewodach mamy zasilanie, czyli dopływ, oraz odpływ do odbiornika. Ja dopływ zaznaczyłem opaską w kolorze czerwonym. To zaznaczenie jest ważne dla przewodu fazowego. Przewód neutralny możemy przyłączyć do tych dwóch zacisków zamiennie. Po przyłączeniu możemy już założyć pokrywę. Widzimy tutaj, że śruby mocowania zostały przykryte, a na pokrywie możemy założyć plombę. Włączamy napięcie. Do obwodu jest przyłączony odbiór i widzimy, że licznik działa prawidłowo. Kierunek obrotu tarczy jest prawidłowy. Sprawdzimy teraz pracę licznika, gdy przewody fazowe zostaną zamienione miejscami podczas przyłączania. Przewody zostały zamienione, włączamy napięcie, obwód obciążony i co widzimy? Tarcza licznika kręci się do tyłu.
Licznik cofa się. Jest to nieprawidłowe działanie licznika energii elektrycznej. Aby licznik kręcił się do tyłu i zmniejszał zużycie energii elektrycznej, jest praktycznie niemożliwe. Licznik przyłączany jest do instalacji przez pracownika zakładu energetycznego, a użytkownik nie ma dostępu do zacisków, ponieważ pokrywa jest zaplombowana. Na tabliczce pod liczydłem znajduje się model licznika, numer fabryczny, napięcie znamionowe, częstotliwość, rok produkcji oraz ilość obrotów przypadających na zużycie 1 kWh. Budowa licznika, liczydło, tarcza aluminiowa, magnes hamujący, cewka prądowa, cewka napięciowa, i na dole mamy zwoje zwarte do regulacji kąta fazowego. Po zdjęciu tabliczki widać w całej okazałości liczydło oraz magnes hamujący. Prześledźmy teraz sposób przyłączenia, dopływ. Widać tutaj, że przyłączony jest do grubszego drutu. Z drugiej strony wyjście. Tu jest mostek do cewki napięciowej. Z drugiej strony oba zaciski są zmostkowane i do tych zacisków przyłączony jest drugi koniec cewki napięciowej. To są zwoje zwarte do regulacji kąta fazowego. Przesuwając tym zaciskiem zmieniamy rezystancję tego obwodu. Jest to parę drutów nawiniętych na rdzeń bez przyłączenia do jakiegokolwiek innego zacisku. To jest magnes. Magnes hamujący. Gdyby tego magnesu nie było, tarcza kręciłaby się z dużą prędkością. Tak samo przyłożenie magnesu neodymowego powoduje rozmagnesowanie tego magnesu fabrycznego i może spowodować zwiększone zużycie energii elektrycznej, ponieważ tarcza będzie się kręciła szybciej. Oba rdzenie, prądowy i napięciowy, umieszczone są blisko brzegu tarczy aluminiowej. Strumienie magnetyczne przenikając przez tarczę indukują w niej siły elektromotoryczne, które z kolei powodują powstanie w tarczy prądów wirowych. Współdziałanie indukowanych prądów wirowych ze strumieniami magnetycznymi przesuniętymi względem siebie w przestrzeni powoduje powstanie momentu napędowego wprawiającego tarczę w ruch. Magnes trwały wytwarza stałe pole magnetyczne przenikające przez tarczę, dzięki czemu powstaje moment hamujący proporcjonalny do prędkości obrotowej tarczy. Bez magnesu tarcza obraca się z bardzo dużą prędkością. Obraca się dlatego, że uzwojenie napięciowe wytwarza zmienny strumień magnetyczny o kierunku prostopadłym do tarczy. Strumień ten indukuje w tarczy prądy wirowe o kierunku przepływu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Pole magnetyczne wytwarzane jest przez uzwojenie prądowe, a przewodnik, przez który przepływa prąd w polu magnetycznym, wypychany jest zgodnie z regułą trzech palców. Tym przewodnikiem w naszym przypadku jest tarcza aluminiowa.
Powodowany jest w ten sposób obrót tarczy. To jest cewka prądowa umieszczona na rdzeniu, czyli jest to swego rodzaju elektromagnes. W szczelinie elektromagnesu prądowego umieszczony jest szybko nasycający się bocznik magnetyczny, zmniejszający błędy licznika dla większych prądów obciążenia. Nad tarczą umieszczona jest cewka napięciowa, elektromagnes napięciowy, którego uzwojenie posiada dużą liczbę zwojów z cienkiego drutu. Na osi tarczy umieszczona jest tak zwana chorągiewka hamująca, zapobiegająca biegowi jałowemu licznika. Jest to wygięty kawałek drutu stalowego, umocowany prostopadle do osi tarczy. Kiedy ta tarcza obraca się, wolny koniec drutu przesuwa się obok stalowej blaszki przymocowanej do rdzenia i namagnesowanej przez strumień rozproszenia obwodu napięciowego. Blaszka przyciąga drut stalowy i hamuje tarczę. Obroty tarczy przekazywane są na liczydło za pośrednictwem przekładni ślimakowej oraz kół zębatych. Mierniki z ustrojem indukcyjnym to przede wszystkim watomierze i liczniki energii. Podstawową częścią takiego ustroju jest specjalny obwód magnetyczny wykonany z blach transformatorowych z nawiniętymi cewkami obwodu prądowego i napięciowego oraz obracającej się na osi tarczy i bębna. Tarcza powinna być wykonana z materiału dobrze przewodzącego prąd, np. aluminium, ponieważ pod wpływem pola magnetycznego wytworzonego w cewkach indukują się w niej prądy wirowe. Współdziałanie strumieni magnetycznych pochodzących od cewek napięciowej i prądowej oraz prądów wirowych powoduje wytworzenie momentu napędowego. Dwa sinusoidalnie zmienne w czasie strumienie magnetyczne, przesunięte w czasie i przestrzeni, indukują w tarczy prądy wirowe, powodując tym samym jej obrót. Aby tarcza nie obracała się tak szybko, umieszczony jest magnes trwały, który powoduje moment hamujący proporcjonalny do prędkości obrotowej tarczy. Użycie magnesu neodymowego do spowolnienia pracy licznika, do spowolnienia obracania się tarczy może mieć odwrotny skutek, ponieważ może uszkodzić magnes trwały znajdujący się w liczniku. Uszkodzenie to ma charakter trwały, a tarcza obraca się z większą prędkością niż prawidłowa. Poznaliśmy budowę licznika indukcyjnego energii elektrycznej, a teraz parę zdań na temat przyłączenia go do instalacji elektrycznej. To jest przykład schematu jednokreskowego wymaganego podczas przyłączenia do sieci. Jest tutaj zabezpieczenie przedlicznikowe typu bezpiecznikowego oraz rozłącznik zalicznikowy. Do tablicy pomiarowej wyposażonej w rozłącznik bezpiecznikowy przedlicznikowy oraz rozłącznik zalicznikowy został zamontowany licznik trójfazowy, ale już elektroniczny. Sposób jego montażu został określony w warunkach przyłączenia do sieci. Czytamy w nich, że licznik powinien być zabudowany na zewnątrz lokalu i powinien być wyposażony w rozłącznik bezpiecznikowy przedlicznikowy, tablicę licznikową oraz rozłącznik zalicznikowy. Zgodnie z mocą przyłączeniową określoną w tych warunkach, czyli 14 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe ma mieć wartość maksymalnie 25 A. Podany jest także typ sieci niskiego napięcia, w tym przypadku jest to TNC. Tak wyglądają warunki przyłączenia do sieci w firmie Tauron obecnie, dawniej Vattenfall. Myślę, że po obejrzeniu tego filmu znany każdemu indukcyjny licznik energii elektrycznej nie ma już żadnych tajemnic.
Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!